Po skutecznym, comiesięcznym smarkaniu torowiska na krańcówce siódemki na Kozinach Zbysio Papierski, pociotek, rezydent pierwszej zydówki Łodzi, Hajki Zdanowskiej, nie wiem, po chyba 7 latach wpadł na pomysł, żeby tory wreszcie wymienić. Do tej pory smarkane w kilkudziesięciu miejscach, widać jakoś osiedlu na tak doczekają się wymiany, pewnie na taki sam złom. Pożyjemy, zobaczymy. Czyli według agencika i Syryjski Służb Specjalnych, Czorusia Grabarczyka, MPK nastąpiła za Papierskiego poprawa. 7 lat kula by mózgu szykała. Powinienem zostać uniwersalnym żołnierzem. Dopiero po 7 latach od postrzału prezes Papierski przeszedł w stan spoczynku. Czyli żołnierze Żydówki, rezydent Hajki Zdanowskiej. Jak nie nieudacznik, defraudant Zbysio Papierski, to ćpuny typu Łukasz Gos, były dziennikarz TVP Łódź. Jak nie inteligentny, inaczej bandyta Krzysztof Babi, były tak zwany dziennikarz, miernota umysłowa z Radia Łódź, też misyjnego. Czyli cała ekipa All the President Men Hanny Zdanowskiej.